Gospodarstwo w samym centrum miasta do tej pory widywaliśmy tylko w filmach. Połączenie wiejskiej sielanki i miejskiego trybu życia wydaje się niemożliwe. A jednak, dzięki Adrianowi już dziś pojawi się ono na poważnie w naszym programie. A i kandydatki nie będą musiały wybierać miasto czy wieś. Mam na imię Adrian, mam 33 lata, pochodzę z województwa zachodniopomorskiego i jestem kawalerem. Uprawiam rzepak, pszenicę, pszenżyto i groch. Ogólnie mam ponad 90 hektarów ziemi. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Cześć, Marta. Adrian. A ty jak masz na imię? Kuba. Kuba. Ja myślę, że jak te kandydatki tu przyjadą, to się rozkochają. No na pewno. Nie wiadomo, czy w koniach, czy będzie. No zrobimy tak, żeby w tobie. Tak jest. On od małego miał zamiłowanie do gospodarstwa, nie? To króliki, to gołębie i tak pozostał, nie? To jest to coś takiego, że kocha się tą ziemię, kocha się te zwierzęta. No i to trzeba o to dbać, tak? No. Nawet 6 lat jak miał, to nas nie było. Poród odebrali we dwoje z córką, nie? Z Agnieszką. Maciora się prosiła, nie? Mam zaledwie ma 7 dni. Mogę wziąć? No a ty sobie, Adrian, wyobrażasz takie 7-dniowe maleństwo? O, to cała słodycz. Tak? Tak. Jesteś gotowy na dzieci? No ja jestem gotowy. Oczywiście. Jest dom, tylko trzeba, jak to się mówi, syna spłodzić i drzewo posadzić. Na pierwsze spotkanie swoją kandydatkę. Gdzie bym zabrał? No, w zależności, jakby chciała zobaczyć moje hektary, no to bym zaproponował jej pola, objazd pól. Taką przejażdżkę. Taką przejażdkę, tak? Masz bardzo rozrzucone pola, tak. Czyli można w tym sporo pojeździć. No dokładnie, nawet ciągnikiem. Przejechać się, zobaczyć, jak to wszystko ładnie rośnie. A czujesz, że rodzice już bardzo chcą, żebyś się ustatkował, założył rodzinę? Rodzice mi już powtarzają, żebym sobie znalazł tę drugą połowę, żebym już sobie życie ułożył. No, no ale no, jeszcze na taką dziewczynę nie trafiłem. Jak ona ma wyglądać? Znaczy, może być to brunetka, blondynka, szatynka, no wiadomo, wygląd też ma swoje znaczenie, ale no musi mieć to coś, żebym ja po prostu ją w niej się zauroczył, później zakochał. Czyli musi być wyrozumiała przede wszystkim, musi być szczera, no powinna umieć ugotować, umieć się zająć domem, nie to, żeby po prostu siedziała w domu, nic nie robiła. Jaki jest wzór na udany związek? Przede wszystkim szczerość, zaufanie do drugiej osoby. No i cały związek buduje się na miłości do drugiej osoby. Dziewczyny, napiszcie do mnie, jestem uczciwym chłopakiem, szczerym, że aż można powiedzieć, że do bólu. No co bym mógł wam dać? Wszystko mógłbym wam dać, nawet gwiazdkę z nieba, jeżeli by było to możliwe. Jeśli tak jak Adrian szczerze szukasz miłości, wypełnij zgłoszenie na stronie www.rolnikszukażony.tvp.pl i wyślij list ze zdjęciem na adres Skrytka Pocztowa 67 02 741 Warszawa, Urząd Pocztowy 121 z dopiskiem Adrian.